Czy chcemy, czy nie, mamy bardzo różne emocje w kontekście tego, co dzieje się dookoła nas. Niektórzy wmawiają sobie, że nie, że tak nie jest, że wszystko to gdzieś ich mija bokiem, ale mamy różne emocje, i te emocje, które mamy, bardzo często gdzieś tam nami targają. Te emocje, które mamy, bardzo często są silne. Wyobraźmy sobie, co byśmy czuli, gdyby ktoś teraz podszedł do nas. Do nas, albo jeszcze co gorsze, do osób, które właśnie uciekają z bombardowanej i niszczonej Ukrainy, i powiedział im: Bóg chce, żebyś wybaczył Putinowi i tej armii rosyjskiej, która teraz atakuje. Bóg chce, żebyś kochał nieprzyjaciół, a nie ich nienawidził. Co czujemy, kiedy zdarzamy się z tą rzeczywistością, że Bóg ma inny plan? Niż byśmy chcieli. Nie inny plan niż my mamy, bo to wiemy, ale inny niż my byśmy chcieli. Co się dzieje, gdy zderzamy się z rzeczywistością tego, że Bóg działa w taki sposób, który nam się nie podoba. Co się dzieje, gdy zderzamy się z rzeczywistością tego, że ludzie, że Bóg pozwala na to, żeby ludzie, którzy go odrzucają, odnosili jakieś sukcesy. I wybacza i przyjmuje takich straszliwych wrogów czasami nawet, a nas, Jego dzieci, przeciąga przez samo dno. Bóg jest Bogiem, który nie ucieka od naszych emocji. Księga nasza, jej treść, Boże działanie, sam fakt, że ta księga w ogóle istnieje i jest w Piśmie Świętym, potwierdza nas, przekonuje nas o tym. Przeżywamy różne emocje, często trudne emocje związane z tym, co dzieje się dookoła, Emocje jest związane z tym, co dzieje się w środku, emocje jest związane z tym, kim jest Bóg i jak On działa. I w tych naszych emocjach Bóg nie przychodzi i nie mówi do nas: schowa je przede mną, ani nie mówi, poukłada je sobie i dopiero wtedy do mnie przyjść. Bóg nie mówi też nam co jest ważne Twoje emocje są zawsze dobre. Idź tam, gdzie Twoje emocje Cię prowadzą. Bóg co dosadnie widzimy w Księdze Jonasza, którą dzisiaj próbujemy w całości sobie omówić, jest z nami w tych emocjach, chce, żebyśmy uczciwie je nazywali, chce, żebyśmy je analizowali i on w tych emocjach nas wychowuje, kształtuje nasze serce. Księga Jonasza jest ciekawą księgą Biblii. Mam wrażenie, że znana jest przede wszystkim z tego, co tu widzimy, jakbyśmy się jeszcze cofnęli o jeden slajd tylko. Czyli z czego? Z ryby, dobrze, no właśnie, nie wstydzimy się. Z ryby. Jest znana z ryby. Tak naprawdę często gdzieś tam pamiętamy o tym, że jest Jonasz, on ucieka, ta ryba go chaps i potem wychodzi i żyje długo i szczęśliwie. I księga Jonasza jest też ciekawa, bo to nie jest taka zupełnie typowa księga prorocka. Właśnie mamy ją wśród innych ksiąg proroczych. Jest w zbiorze 12 proroków mniejszych i zaczyna się podobnie do tych innych ksiąg, ale potem okazuje się. Że to nie są przemowy nasza, ale raczej przygoda nasza. to jest narracja, to jest jakaś historia. A jak w ogóle się wczytamy, to nie chodzi o samą tą przygodę, ale co jeszcze ważniejsze, chodzi o bohatera. O to, co on przeżywa. To jest trochę jakbyśmy oglądali dobry film. Mamy główny wątek, wątki poboczne, a tak naprawdę chodzi o tego bohatera, który coś przeżywa, przechodzi coś, ma taki swój tak zwany charakter arc. Jak to mówią za granicą, chyba nie ma polskiego odpowiednika. I co ciekawe, są też te twisty, także to w ogóle jest taki, no mówię, dobry film. A więc kontekst, gdzie jesteśmy, gdy wchodzimy do tej historii? Jesteśmy w Izraelu, Bóg prowadzi swój lud, dostają oni Kanaan, dostają w końcu króla, którego chcieli i królestwo się rozbija na dwie części, północną i południową. No i niestety od tego momentu zaczyna się robić już źle, bardzo źle. W południowym królestwie niektórzy królowie jeszcze jako tako zwracają serce ludu do Boga, a na północy jest beznadzieja. I jesteśmy teraz w momencie rządów króla Jeroboama, o, bum, mamy to na wykresie, który jest kolejnym królem i kontynuuje kananejskie bałwochwalstwo. Zamiast wielbić Boga żywego, wielbią bożki. Składają ofiary bożkom, balom, biorą udział w obrzydliwych rytuałach. I co ciekawe, Bóg pomimo ich nieposłuszeństwa daje im pewne sukcesy. W czasie rządów tego króla oni walczą z Asyrią, która jest dużym imperium, i Jonasz prorokuje, i oni wygrywają, poszerzają trochę swoje granice. Jest takie pewne prosperity, można powiedzieć. I w tym wszystkim właśnie prorokiem jest Jonasz. Nie adresuje bezbożnego Izraela, jest narzędziem do tej ekspansji, i mamy tutaj misję w tej księdze, której nie chcą przyjąć. No więc, co będziemy omawiali? Cztery rozdziały, tak jak w dobrej narracji, jak ktoś słuchał kiedyś na języku polskim, ja nie słuchałem, musiałem douczyć się później. Mamy taką strukturę, dosyć widzialną. Mamy wstęp w pierwszym rozdziale, Bóg posyła Jonasza, mamy rozwinięcie akcji w drugim, gdzie Bóg przechowuje Jonasza w brzychu, tej ryby, punkt kulminacyjny w trzecim, gdzie tutaj spoiler dla tych, którzy nie czytali, Niniwa się opamiętała. I czwarty, ostatni rozwiązanie akcji, gdzie Jonasz rozmawia z Bogiem. A więc otwórzmy Księgę Jonasza i przez te cztery rozdziały spróbujemy się razem przejść. Od pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu będziemy czytać. Pewnego razu Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i uprzeć jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. Jonasz wstał, ale po to, by uciec dotarszysz i znaleźć się jak najdalej od Pana. Więc Bóg posyła Jonasza, żeby poszedł do niniwy w stolicy Asyrii, która właśnie z nimi walczy. Ma tam głosić Boże Słowo i zapowiedzieć, że nadchodzi sąd. brzmi jak praca marzenie, ale Jonasz ucieka. Chce się znaleźć jak najdalej od Pana i może to trochę dla nas dziwne już teraz, ale od razu możemy powiedzieć, dlaczego. Ucieka, bo on zna Boga i wie, że za tym sądem może przyjść ratunek dla Niniwejczyków. On później w czwartym rozdziale mówi: właśnie dlatego nie chciałem iść, bo wiedziałem, że Ty możesz ich uratować. Może to oznaczać jego misja, że wrogowie jego się nawrócą i Bóg zamiast ich zniszczyć ich uratuje. I tu zaczyna się ta emocjonalna podróż Jonasza. On nie jest w stanie się pogodzić z tym, kim jest Bóg. Fajnie, że Bóg jemu błogosławi, ale źle, że nie niszczy jego wrogów. Ucieka, wsiada na statek, na morzu szaleje ogromny sztorm i mamy tutaj pogańskich żeglarzy. Jonasz śpi, oni modlą się do swoich bogów. Budzą go i mówią, dlaczego się nie modlisz? Jakiego Boga wielbisz ty? On mówi, to przeze mnie jest ten sztorm i ja wielbię Boga Jachwę. I oni zaczynają modlić się do tego Boga, on wciąż nie. I ostatecznie... Ich strach przed burzą zmienia się w strach przed Bogiem żywym. Ich opamiętanie, ich pokora przed wielkością Boga jest potężnym kontrastem do Jonasza, który deklaruje, że jest Hebrajczykiem, ale nic za tym nie idzie. I wyrzucają go na jego prośbę z tej łodzi. I Bóg zatrzymuje sztorm. I pierwszy rozdział stawia przed Jonaszem bardzo mocne pytanie. Przed Jonaszem, ale też przed Izraelem, który czytał tę księgę wtedy. Dlaczego uciekasz? Albo przed czym uciekasz? Izraelu, dlaczego przede mną uciekacie? Czy w ogóle wiecie, że Wy uciekacie ode mnie teraz? Że Wasza wiara kończy się na tym, że się deklarujecie, że się nazywacie, że kimś jesteście, że jakiś tam rytuał zrobicie, opowiadacie o tym, że mi służycie. Ale służycie sobie. Co takiego w mojej osobie, w moich planach, w tym, do czego Was posyłam, Was aż tak uwiera. Izrael ucieka. Nie tak samo jak Jonasz, ale dosłownie są bałwochwalcami. I Bóg bierze Jonasza i pokazuje im Jonasza i mówi: Wy jesteście tacy sami. Jesteście niesprawiedliwi, a czujecie się lepsi od innych. Nie chcecie ich ratunku, ale ich zniszczenia. Wy mieliście być błogosławieństwem dla narodów. Narzędziem do wskazywania na mnie, a jesteście antyświadectwem, jeżeli w ogóle. Pytanie, co z nami? Gdy czytamy tę historię, ja tak samo, przyznam się szczerze, to jesteśmy w szoku tym, co Jonasz robi. No bardzo chętnie go osądzamy. No i onasz, nie, no, no nie, no chłopie, spokojnie. Ty uciekasz od Boga. Opanuj się. Jak to możliwe? On ucieka sprzed oblicza Boga. Nie chce realizować misji, którą Bóg mu powierzył. Nie chce, żeby Niniwa miała szansę na ratunek. Nie chce być posłuszny. Pomyśl dzisiaj szczerze, przed czym Ty uciekasz. Jakich może tematów unikasz? Z kościołem, z Bogiem, sam przed sobą? Co cię męczy, co cię denerwuje, co cię uwiera w tym, co się dookoła dzieje, w tym, jaki jest Bóg? Czy potrafisz szczerze przyjrzeć się tym, co się dzieje w środku? Czy uciekasz? I tu pierwszy mamy twist w tej historii, bo okazuje się, że to nie jest historia Jonasza, tak naprawdę. Nie chodzi o to, żeby spojrzeć na Jonasza i dojść do wniosku, chce być jak Jonasz, albo nie chce być jak Jonasz. Jonasz nie jest ostatecznie przykładem i ostatecznie antyprzykładem. To jest historia przede wszystkim o Bogu. On jest głównym bohaterem historii. Bóg okazuje łaskę Jonaszowi od samego początku. Nie syła na niego tego, na co zasłużył. Nie zostawę go na pastwę swojego losu, uciekasz ode mnie, gratulacje. Podkręcamy sztorm do dziesiątki i się żegnamy. Ale rozpoczyna Bóg wciąganie Jonasza z powrotem do swojej misji, do swojego dzieła. Zaprasza go do siebie z powrotem. Mówi: dlaczego ty odchodzisz? Bądź ze mną w tej misji, którą ja mam. Kojarzy mi się tutaj zaproszenie albo słowa Jezusa do jednego z pierwszych kościołów. Czytamy czasami ten fragment jako taką zachętę do, do nawrócenia, jako fragment ewangelizacyjny, ale on tak nie jest. To są słowa Jezusa do swojego ludu, który mówi oto stoję u drzwi w Księdze Objawienia 3.20, oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego, będę z nim ucztował, on ze mną. On zaprasza Kościół z powrotem do siebie. Kościół, który niekoniecznie idzie w tą stronę, w którą Bóg ich posłał. Czy my widzimy, w jakich dziedzinach naszego życia uciekamy, idziemy w przeciwną stronę niż w tą, którą Bóg nas posyła? On puka, on nas wyciąga z powrotem do siebie. On mówi: Wpuść mnie, po prostu mnie wpuść, z powrotem mnie wpuść, zaufaj. I Bóg kształtuje serce Jonasza. Bóg mógł posłać o wiele lepszego Ewangelistę niż Jonasz. Myślę, że to nie byłoby trudne bardzo. Jak potem zobaczymy, jak On głosi, to myślę, że niewielu gorszych mógł znaleźć. Ale posyła Go, aby Go wychować. Mówi, idź, żeby skonfrontować Go z tym, że On nie chce iść. Że się sprzeciwia. Że nie chce iść tam, gdzie Bóg Go posyła. Że wie o Bogu pewne rzeczy i nie żyje zgodnie z tym, co wie o Nim. Nie chodzi tylko w w tej księdze o Niniwę, o to miasto, ale chodzi o serce Jonasza, o serce Bożego Ludu. I gdy Jonasz ucieka, Bóg wsadza go na łódź, z, chyba z najbardziej wierzącymi żeglarzami w historii. Ja. To nie musiało tak wyglądać, ale wyobrażam sobie kilkunastu rosłych mężczyzn, wytatułowanych, którzy klęczą i się modlą na statku, podczas gdy Jonasz sobie leży i nic z tego nie robi. Żeglarze modlą się i pokutują. Dlaczego ty tego nie robisz, Jonasz? I w drugim rozdziale pojawia się w końcu ryba. Pojawia się to, co znamy. Pan natomiast wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i przebywał Jonasz we wewnętrznościach ryby trzy dni trzy noce. Więc jest ta ryba znana, duża ryba. Nie wiemy, czy to wieloryb, czy nie. Pojawia się ona tylko na chwilkę tak naprawdę. Połyka Jonasza, potrzebnia go wypluwa. I można byłoby zastanawiać się nad całą tą biologią. Trochę sobie może to zaraz powiemy. Ale najpierw warto się zastanowić, jak dziwne to jest w ogóle działanie. Bóg bierze tą rybę i przez tą rybę prowadzi Jonasza. Czy ja wierzę w Boga, który posyła rybę? Tutaj mamy Boga, który przygotował, można powiedzieć wyhodował ogromną rybę, która była w stanie zjeść człowieka, pokierował ją, żeby ona przytrzymała Jonasza przez trzy dni i później go wypluła albo może mniej delikatnie zwymiotowała na brzeg. To jest dziwne. Ale oczywiście to jest tylko jedna z wielu takich historii biblijnych. Od samego początku mamy Boga, który działa w dziwny sposób. W sposób, który jest nie po drodze z tym, jak my byśmy może zadziałali. Szczególnie, że my mamy swoje ramy tego, jak on powinien działać, bardzo często. I to nam się nie zgadza z tym, gdy przychodzimy tutaj i Bóg posyła rybę. Patrzymy na tą historię, i tak szczerze zadajemy sobie pytanie: to jest miłość na pewno? Bóg jest miłością, to znaczy, że nie zrobi nic nieprzyjemnego, prawda? To jest normalne. Niemiłego nic nie zrobi Bóg, nie zrobi nic drastycznego. No ale ta ryba jednak to jest od Niego. Jak coś mi się wydaje być złe, to znaczy, że dzieje się to samo z siebie, prawda? Bóg robi tylko te rzeczy, które mi się wydają, że są dobre. Tak myślimy. Chętnie utrwalamy sobie taki obraz Boga. To brzmi lepiej. Pasuje mi bardziej, ale to nie jest prawdziwy Bóg. Jaka to jest niby miłość, wrzucisz kogoś na trzy dni do ryby? Może z Biblii dla dzieci mamy obraz Jonasza, który sobie śpi gdzieś tam oparty, prawda? O jakieś organy wewnętrzne i potem budzi się, prawda? Roz, te kości rozciąga po trzech dniach snu i wychodzi. Ale tak nie było. Wpada do jamy gębowej, pewnie jakimś śluzem zostaje pokryty. Może okaleczają go zęby po drodze. Nie wiemy, czy Bóg dał tej rybie zęby. Jak patrzymy na pierwszy rozdział, to ja, ja bym dał. Z drugiej strony mam nadzieję bardzo często, że Bóg mm, za dużo zębów tej ryby, którą dla mnie przygotowuje, nie da. Więc może nie. Poharatany trafia do środka. Wpada do żołądka, w którym nie jest kolorowo. To nie jest kajuta łodzi podwodnej. To jest żołądek, który służy do trawienia. Więc Jonasz zaczyna być poddawany kuracji z kwasów żołądkowych. Ja wyczytałem, że ryby, i to oczywiście nic nam dzisiaj nie mówi, bo ta ryba była wyjątkowa, ale ryby żywiące się innymi rybami, trawią pokarm około sześciu dni, więc w, tym, w tej kalkulacji Jonasz pod był w połowie. Pewnie już nie było zbyt wiele włosów, ze skórą była lipa, nie wiadomo co było ze wzrokiem i z innymi jego możliwościami, narządami, organami. Nie mieści nam się w głowie działanie Boga. Bo mamy pudełka, w których on się musi zmieścić. I to wpływa na to, jak postrzegamy jego działanie w naszym życiu. Na to, co nazywamy jego działaniem. Ale on działa zawsze, wszędzie, nie tylko w takiej formie, jak mi się podoba. Nie tylko w przyjemnych sytuacjach, ale też w nieprzyjemnych. Nie tylko w sukcesach, ale też w porażkach. Nie tylko w zdrowiu, w bogactwie, w euforii, w spełnieniu marzeń, ale i przez straszliwy sztorm. I trzy dni, Wewnątrz ryby. I najlepszym lekarstwem na takie myślenie wąskie, ograniczające, zamykające Boga w jakieś schematy jest spojrzenie na to, do czego cała Jego historia prowadzi. Ta historia, która prowadzi nie do czegoś, co jest dla nas normalne, instynktowne, naturalne. Jego historia nie prowadzi do czegoś, co ma sens w naszych głowach. Ale z drugiej strony, do czegoś, co jest największym aktem miłości. W Mateusza 12 Jezus mówi e, znaczy, w Mateusza 12 Jezus e, e, odpowiada feryzeuszom, tak? Spotyka się z nimi i czytamy, że w odpowiedzi na to niektórzy znawcy prawa i Feryzeusze powiedzieli nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś Twój znak. Jezus odpowiedział, pokolenie złe złej, cudzołożne szuka znaku, lecz Go nie otrzyma, poza znakiem proroka Jonasza. To jest podobnie jak Jonasz był we wnętrzu potwora trzy dni i trzy noce, tak też syn człowieczy, Jezus mówi o sobie, będzie we wnętrzu ziemi trzy dni i trzy noce. I te trzy dni w rybie, musimy pamiętać, że są przerażające, i to jest Boże działanie. Ale ponad wszystkim to jest cień trzech dni, które były naprawdę na straszliwe. Śmierci Bożego Syna. Jonasz przechodzi przez totalne dno, ale to dno zapowiada jeszcze większe dno, przez które Jezus przechodzi za nas. I Jonasz w tej rybie się modli. I to jest ciekawy zwrot akcji, bo mamy przerwę w narracji, pojawia się psalm, pieśń, poemat, powiedział i tu trzeci werset drugiego rozdziału tak dobrze podsumowuje, Wołałem do Pana w moim nieszczęściu odpowiedział mi że zło na świata zmarłych go wzywałem i wysłuchał mojego głosu. I mamy dwie części. Najpierw Jonasz użala się nad jego stanem, ale potem jest pewny Bożego ratunku. I ta poezja Jonasza bardzo mocno czerpie z psalmów, mamy mocne porównania język poetycki. Kilka tylko obserwacji z tej, z tejgo, z tej modlitwy jego. Po pierwsze, Jonasz widzi swój stan jako bliski śmierci, ale nie przestaje się modlić. Z drugiej strony, to nie jest taka totalna zmiana Jonasza. To nie jest takie totalne pójście we właściwą stronę. Druga część księgi pokazuje nam, że jest wciąż uparty. Ale widzi on tutaj, Jonasz, w końcu, że ratunek jest tylko u Boga. Więc te trzy dni w rybie jakiś tam skutek przyniosły. Ratunek jest tylko u Boga. Ale z drugiej strony, widać tutaj pewną pychę. On mówi dużo ja, 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 ja w tej modlitwie. Ja jestem wierny, a tamci poganie są niewierni. I ta modlitwa znów, bardziej niż jej treść, sama w sobie, ale to jaka jest też może szczera i trudna, daje nam okazję, żebyśmy my się przyjrzeli temu, jak nasze modlitwy wyglądają. Są momenty, sytuacje, wydarzenia w naszym życiu, które są trudne. Może czasami z naszej perspektywy niepotrzebne, destrukcyjne, ale one są tak samo okazją do zwrócenia się Boga w modlitwie. Jak wygląda nasza modlitwa? Jak wygląda nasza pokuta, wołanie, nasz żal za grzech, pragnienie zmiany, poddawanie swojego serca Bogu. Bóg działa przez te okoliczności, tak aby kształtować serce nasze, aby kształtować serce swojego ludu. Bóg działa przez nasze okoliczności, aby nasze serce kształtować. Jak wygląda modlitwa? Czy to bardziej spotkanie z szefem, gdzie trzeba szybko zwięzły raport dać? Może spotkanie biznesowe, burza mózgów? To może krótki SMS, gdzie tylko wiecie, jedna ważna informacja, idziemy dalej? Czy to bardziej jak list? Młodsze pokolenie, niewiele kiedyś się pisało listy, mail, gdzie w akapitach mam wszystkie tematy. Czy to spotkanie na plotki, gdzie omawiam wszystkich innych tematy, tylko nie swoje? Czy to takie bardziej spotkanie z kumplami na piwo, gdzie tak naprawdę to rozmawiamy o, o tylko powierzchownych sprawach albo o niczym na ryby? Nie ma tutaj gotowych rozwiązań, nie ma trzech metod na zmianę modlitwy, ale przemyślmy, czy w tych naszych emocjach trudnych, które wynikają z trudnych wydarzeń dookoła, czy wykorzystujemy to, żeby się modlić? Jak wykorzystujemy tę okazję, żeby się modlić? Czy w naszych modlitwach wylewamy, obnażamy serce przed Bogiem? Jakie tam są emocje? Ale jeśli tego nie robimy? Jeśli widzę, że moje modlitwy są powierzchowne, płytkie, nie jestem przed Bogiem szczery. To dlaczego? I trzeci rozdział to ten punkt kulminacyjny. Prowadzi do niego to poselstwo, jakie Jonasz dostaje. Prowadzi do tego, jak zachowany jest w rybie. I Jonasz w końcu idzie głosić. I chyba nie głosi z jakimś wielkim entuzjazmem, po prostu robi swoje zadanie, tak też. Może nie do końca, ale mówi. I pierwszy szok jest taki, że Niniwejczycy pokutują. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. To jest Jonasza 3.5. Ogłosili post i od największego do najmniejszego przywdziali włosienicę. Pokutują. Król zaczyna pokutować. Niesamowity obraz jest tego, że król zostawia swój tron i siada w popiele. I zarządza pokutę całego miasta. I mówią, kto wie, może Bóg zechce okazać na miłosierdzie, poniecha tego, co postanowił w przypływie swego gniewu i nie zgniemy. Pokutują. Modlą się z nadzieją ratunku. Wiedzą, na co zasługują. Ale liczą, że może jednak Bóg im wybaczy, ich uratuje. I o dziwo, on tak robi. Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę, zauważył, że odwrócili się od złego, dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. Za tą zewnętrzną pokutą Bóg widzi zmianę w środku. Opamiętanie, odwrócenie się od swojego życia. Ta totalna zmiana wewnętrzna, która rzutuje na realne zmiany w naszym życiu. Jezus, wracając do Mateusza, gdy odnosi się do znaku Jonasza, mówi takie słowa. Podobnie jak Jonasz był we wnętrzu potwora trzy dni, trzy noce, tak też Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi trzy dni, trzy noce. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza. A przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. Jezus mówi do Izraelitów, którzy Go słuchają wtedy. Nie tylko to, że zbawienie jest dostępne dla wszystkich, ale to też prawda. Dla wszystkich narodów, nie tylko dla nich. Ale on mówi, że Niniwejczycy naprawdę uchwycili się Bożego ratunku. A wy tylko pozornie. I to pamiętanie Niniwy zmusza nas do zadania sobie pytania. Co ze mną? Co ze mną? Myślę, że czytając takie historie warto przyjrzeć się sobie samemu przed Bogiem. Nie po to, żeby żyć w ciągłym stresie oczywiście. Jeśli jestem zbawiony, to nie jestem w stanie tego utracić. Ale po to, żeby sprawdzić, czy może jak Jonasz i nieposłuszny Izrael, ja nie jestem tylko teoretycznie wierzący, tylko na papierze. Mam łatkę, która się właściwie nazywa i tyle. To, co mam szukać przed Bogiem, to czy jest zmiana w sercu, czy jest nowy sposób myślenia, który pochodzi od Niego. Bo jeśli żyję po swojemu, z delikatną nutą chrześcijaństwa, to to nie o to chodzi. Chodzi o zmianę fundamentalną, zmianę dokonaną przez Boga. I Jezus mówi, tu chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. Nie chodzi tylko o to, że będzie zniszczone miasto. Jezus mówi, że On daje życie wieczne. Zbawienie dla wszystkich narodów od zawsze było w Bożym planie. Ta lekcja dla nich była bardzo mocna wtedy. Ona nie jest tylko dla etnicznego Izraela, nie tylko dla Żydów, którzy mogą wskazać, z którego pokolenia pochodzą. Nie jest kwestią narodowości, nie należy się im z marszu i ta prawda to nadzieja dla nas dzisiaj, że jeśli dzisiaj pokutujemy, to niezależnie od pochodzenia jest nadzieja na ratunek. Jest nadzieja na ratunek. Skąd to wiemy? Bo on jeszcze nie zakończył tego projektu, którym jest ludzkość na Ziemi. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, czytamy w drugim liście Piotra. Choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość względem Was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Są jeszcze ludzie, których Bóg chce uratować. Jego misja ratunkowa się jeszcze nie skończyła. Jego plan dla tego świata cały czas się przed naszymi oczami odkrywa, ponieważ żyjemy i oddychamy, jeszcze jest szansa, żeby do niego przyjść. Nie rozumiemy, jak dokładnie ten plan wygląda. Czasami widzimy cierpienie dookoła, zniszczenie i myślimy sobie, dlaczego on jeszcze na to pozwala, dlaczego jeszcze nie zakończył, dlaczego jeszcze daje ten kolejny dzień trudu, cierpienia, wojny, chorób, śmierci, i nie mamy na to odpowiedzi. Ale wiemy na pewno, że to oznacza, że są jeszcze ludzie, których On do siebie ciągnie, których On musi znaleźć. Więc jeśli tego nie zrobiłem jeszcze, to nie wiem, czy będzie jutro, ale wiem, że jest dzisiaj i muszę się dzisiaj uchwycić Chrystusa. Niniwejczycy to zrozumieli. I oni będą na sądzie ostatecznym sądzić tych wszystkich, skądkolwiek jesteśmy. Którzy odrzucili Bożą łaskę. I ten punkt kulminacyjny po raz kolejny jest obnażeniem stanu duchowego, stanu emocjonalnego Jonasza. W pierwszym rozdziale Bóg stawia na jego drodze pogańskich żeglarzy. Tu stawia pokutę Niniwy jako kolejne lustro, w którym Jonasz może się przejrzeć. Jonaszu, czy tak wyglądała Twoja pokuta, gdy zrozumiałeś, jaki jest Twój status przede mną? Czy tak wygląda Twoja pokuta, gdy widzisz, że jesteś nieposłuszny? Czy tak wyglądała Twoja pokuta, gdy zrozumiałeś, że ode mnie uciekasz? Fajnie, że się modliłeś w rybie, Jonaszu. Fajnie, że mówiłeś o moim ratunku, ale ty nadal czujesz w swoim sercu, że ci się coś należy. A jak robisz to, do czego się posłałem, to robisz od niechcenia. I ostatni rozdział. To rozwiązanie akcji jest rozmową Boga. Ze swoim prorokiem. Jaki jest stan Jonasza po tym nawróceniu Niniwy? Stan proroka, który był nieposłuszny Bogu, który został upokorzony, który się teoretycznie ukorzył, który został złamany. Jego pojęcie Boga i jego planu zostało bardzo mocno prześwietlone przez tę historię. W jakim jest stanie, gdy Niniwyjczycy zostali przez Boga uratowani? To posunięcie przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy: Ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarsisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, poszczągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Wiedziałem! I on tu cytuje Księgę powtórzonego prawa Wiedziałem o Tobie Boże, że jak Ty mnie wysyłasz, żebym głosił sąd, to może dasz im się nawrócić. Dlatego uciekałem. Nawrócili się i jestem zły. Teraz, Panie, proszę, zabierz mą duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Lecz Pan go zapytał: Pomyśl, czy słusznie się gniewasz. Jonasz jest rozgniewany. Żali się Bogu, że Bóg jest taki, jaki On jest. Że okazał łaskę ludziom, których Jonasz nienawidzi. Woli umrzeć niż żyć w świecie, w którym Niniwejczycy, jeszcze chwilę temu jego wrogowie, ludzie, którzy go prześladowali, robili coś złego, mają ten sam status przed Bogiem co on. I Bóg zadaje mu pytanie: pomyśl, czy słusznie się gniewasz. Uchwyćmy to dobrze, Bóg, wszechmogący Bóg, stwórca wszechświata rozgniewanego, pyskatego, obrażonego Jonasza, pyta. Nie zostawia samego sobie, nie każe, nie niszczy na miejscu, nie krzyczy na niego rozgniewany, ale go pyta. Tak na marginesie mocna lekcja to jest dla mnie jako dla ojca, ale nie o tym dzisiaj. On pomaga mu przejść przez te emocje w nim kłębią. Pomyśl, Jonaszu. Przeanalizuj. Oceń. Dlaczego się gniewasz? Co za tym stoi. Czy słusznie? Czy masz ku temu podstawę? Czy jest to uzasadnione? A co ja robię z moimi emocjami? Czy pozwalam po pierwsze w ogóle je sobie widzieć? I czy się nad nimi pochylam, czy się nad nimi zastanawiam, czy analizuję to, co za nimi stoi, skąd się biorą. Jakie jest ich uzasadnienie? My naturalnie oczywiście tak nie działamy. Dam trywialny przykład, do niektórych może trafi, do niektórych nie. Co się dzieje, gdy gram w piłkę? Do niektórych już nie trafiło. Co się dzieje, gdy gram w piłkę? Jestem na pozycji do strzału z przodu. Nie ma spalonych, więc oczywiście stoję z przodu. I jest droga, żeby do mnie podać. Jestem gotów. Tak tu, tak strzelę. Albo tak. I ma mój zawodnik z mojej drużyny piłkę. Wystarczy, że dobrze poda. Ale podaje źle. Co robię? Krzyczę, wkurzam się, powiem coś, pod nosem, idę kopnąć tam coś obok, co jest, prawda? Albo jak już biegnę, rozpędzone, to kopnę w tą bramkę. Naturalne, denerwuję się. Wkurzam, burknę coś. Może nawet jakieś mało cenzuralne, kulturalne słowo mi się wymknie. I co wtedy naturalnie każdy piłkarz robi? Jakie są jego wnioski? No następnym razem z Nim nie gram. Następnym razem chcę mieć drużynę, która potrafi podawać. Następnym razem wezmę sobie kogoś, kto mi dobrze poda. A co mówi Bóg? Czy słusznie się gniewasz? Czy emocje, które masz, są uzasadnione? Co za nimi stoi? Co one pokazują o Bogu, w którego wierzę? Co one pokazują o tym, co ja sobie myślę o moim życiu? Ja nie mówię o tym błahym przykładzie z piłką, ale o wszystkim. O sytuacjach w pracy, które prowadzą do emocji, o wyzwaniach rodzinnych, które prowadzą do emocji, o tych naszych tu wyzwaniach w kościele, o tym, jak się z kimś może ścieramy i do tego, jakich to prowadzi emocji, o tym, co się dzieje dookoła, tu blisko, ale też dalej, w świecie. Mamy różne emocje. Czasem dobre, czasem złe, czasem słabe, czasem mocne, czasem puszczają szybko, czasami są z nami długo. Zadawajmy sobie pytanie razem z Bogiem, dlaczego oglądajmy z Bogiem nasze życie i Jemu pozwalajmy obnażać nasze serce. Bo w drugiej części tego rozdziału Bóg właśnie obnaża, odkrywa serce Jonasza samolubne serce Jonasza. Jonasz siedzi, Bóg daje krzak, który go osłania w słońcu, w którym jest. Potem zabiera ten krzak i daje bardzo mocny wiatr. I Jonasz mówi, że woli umrzeć niż siedzieć w słońcu. Więc jego perspektywa wciąż jest skupiona na nim samym. Na tym, czy on się czuje dobrze, czy źle. Na tym, czy jemu jest komfortowo, czy nie. I po raz kolejny znów wcale nie jest nam tak daleko do Jonasza. Do jego samolubnej postawy. Do jego skupienia się na sobie we wszystkim. A pan na to. Ty żałujesz krzaka! którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usechł w ciągu jednej nocy. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a co lewe, oraz wiele bydła. Jonaszu, Izraelu, ale Kościele dzisiaj. Czy na pewno rozumiesz, że wszystko jest w rękach Boga? Że wszystko do Niego należy, i on rozporządza tym, jak chce, że nawet jeśli przez chwilę mam coś dobrego, to to pochodzi od Niego. Ale po drugie, ważniejsze, Bóg jakby pytał Jonasza, a przez to Izrael wtedy i nas dzisiaj, jakie masz serce do świata? Co czujesz, gdy Bóg nakazuje Ci wybaczyć Twoim wrogom? Gdy Bóg nakazuje Ci wybaczyć ludziom, przez których zginął ktoś bliski dla Ciebie. Gdy On nakazuje nie być obojętnym, ale kochać. Jakby Bóg pytał Go wtedy i nas dzisiaj: dlaczego Ty nie chcesz ratować ze mną świata? Księga Nasza nie pokazuje jak. Nie mówi, kto będzie uratowany. Nie pokazuje, że się wszystko będzie układało po naszej myśli, ale pokazuje, że to powołanie, które mamy, jest powołaniem od Boga. On jest w tym z nami i mówi: idź, żyj, bądź świadectwem dla tego świata. Wskazuj na mnie. I ostatnia część, ostatniego rozdziału, to kolejny twist filmowy, bo okazuje się, że historia się nie kończy. Urywa się. Tak jak na przykład, przyszedł mi do głowy tylko przykład Incepcji, ale pewnie w innych filmach też tak jest. Że się film urywa, nie kończy i nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Czy ona zwróci się do Boga? Czy ona zrozumie, że w tym, co się dzieje dookoła, nawet jak mu się to nie podoba, nawet jak zbiera w nim to gniew, nawet jak to jest nie po drodze z jego myślami, to powinien cieszyć się z tego, że Bóg jest z nim. Czy Jonasz dostrzeże, że wystarczy mu Boża obecność, Boża troska, Boża opieka, a nie sukces według jego pomysłu? Czy Jonasz Boga odrzuci? Czy Jonasz wciąż będzie wolał śmierć, niż służyć Bogu, który kocha nawet Jego największych wrogów? Czy Jonasz odrzuci Boga, bo wciąż będzie chciał żyć po swojemu? Wciąż będzie wolał się trzymać swojej ziemskiej, ograniczonej listy priorytetów? Co z nami? Bo to otwarte zakończenie wygląda, jakby każdy z nas musiał tu w swoim życiu dopisać, co z tym zrobi. Jak ja odpowiem na Boga, który przychodzi, prześwietla moje serce, moje emocje, moje działanie i mówi: Ja nie jestem taki, jak ty byś chciał, żebym był. Ale chcę, żebyś się przyłączył ze mną do mojego działania. Więc podsumowując i kończąc, zasługujemy tak jak Niniwa na sprawiedliwy sąd. Ale wciąż u Boga jest nadzieja, której możemy się uchwycić. My i cały świat. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłem, muszę się tego uchwycić. Nadziei w Chrystusie. Po drugie, mamy szukać serca dla świata takiego, jakie ma Bóg. Naturalnie go nie mamy. Naturalnie nienawidzimy naszych wrogów. Naturalnie nosimy niechęć w sercu do tych, którzy działają na naszą niekorzyść. Mamy szukać tej zmiany u Boga, który nas, swoich nieprzyjaciół, przyjął do swojej rodziny. Tylko przez Chrystusa, tę miłość do wrogów w tym świecie możemy mieć. I mamy działać i głosić dobrą nowinę. Mamy działać dzisiaj, mamy działać za miesiąc, jak trend w social mediach na pomaganie się skończy, a potrzeby wciąż będą, mamy korzystać z tego, co mamy. Nie myśląc o sobie, ale do, o tym, do czego Bóg nas posłał, i głosić dobrą nowinę o ratunku tylko w Chrystusie. Wszystkim Polakom, Ukraińcom, Białorusinom, Rosjanom, wszystkim, którzy będą pytać, dlaczego okazujecie miłość, chociaż to jest bez sensu, czasami wręcz. Dlaczego was to w ogóle obchodzi? Bo my sami byliśmy kiedyś wrogami, a on nas przyjął. On namukazy łaskę i on nas posyła.